Witam w dzisiejszym odcinku. Dziś zrecenzuję Sony Ericssona F500. Z przodu znajduje się głośnik od rozmów, logo, wyświetlacz, klawisze oraz logo operatora. Z tyłu można ujrzeć głośnik, aparat za przesuwaną osłonką oraz logo Sony Ericsson. Z prawej strony ujrzymy tylko klawisz internetu, natomiast z lewej klawisz aparatu i głośności. Natomiast u góry port podczerwieni i przycisk włączania. Na dole zaś widak port ładowania, słuchawek i mikrofon. Ten model wykonano z plastiku dość dobrej jakości. Bateria 670 mAh wystarcza na 7 godzin rozmów lub pozostawienie w trybie czuwania na 12 dni. Procesor to jednostka o nieznanej nazwie. Wyświetlacz został wykonany w technologii TFT o rozdzielczości 128x160 pikseli. System to autorski wytwór firmy Sony Ericsson. Aparat fotograficzny VGA robi zdjęcia w rozdzielczości 640x480 pikseli. Drugą multimedią jest odtwarzacz muzyki w formacie MP3. Komunikacja może odbyć się poprzez rozmowy, SMS-y i MMS-y. Jeśli chodzi o komunikację danych, mamy do wyboru tylko podczerwień.
Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.